Ej, to jest chyba na Tasmanii, ktoś mi kiedyś mówił, czy nie? Nie wiem, Bless RNG. I to była Tasmania, tylko bardziej południowa. Aurangabad, Bihar, Amchabaty, więc się boję, że to jest ten region. O, jest Aurangabad! Jest, chyba to znalazłem w ostatniej. Dlaczego mnie tak zmyliłeś, GeoGuessr? Tam było tak napisane! A ja witam was serdecznie, jak co sobotę w kolejnym odcinku z GeoGuessrowych Dueli. Niestety obecnie moja ranga nie jest za wysoka, ale tak szczerze nie chcę na razie awansować do czempiona, bo po prostu nie mam takich umiejętności. Myślę, że standardowo zagramy sobie dwie rundy, w każdej rundzie zagramy sobie duele z ruszaniem, bez ruszania i takie, gdzie nie mogę się ani ruszać, ani obracać. No to co widzowie, bez zbędnego gadania, poszukajmy sobie przeciwnika na duelach. Moving mamy, gramy z Niemcem, który ma emotikonę Rainbolta. To może być bardzo ciekawe. Tym bardziej, moi drodzy, że pierwsza runda chyba to jest. O, co to jest? To wygląda jak kraj, w którym pomylę kontynent, zdecydowanie. A ktoś mi powiedział, czekajcie, jak to się. O, teraz i spację się wciska. O, i zobaczcie, jak się teraz szybko zapierdziela bez tego. Ha! Ktoś mnie nauczył i zobaczcie, jak teraz będę leciał. No dobra, tylko na razie muszę znaleźć cokolwiek, co mi podpowie, gdzie jesteśmy. Ale jejcie, jakie to jest udogodnienie. Już mi się to podoba. Patrzcie to. Ale lecimy. Ty, ale no, wypadałoby cokolwiek, jakiś znak? Co to jest? Jakaś Hiszpania? O, mamy coś. Nie, cepi. Cepi? Cepić. Mamy antenę. Chorwacja jakaś dziwna? Dobra, zobaczmy, co przeciwnik da. I to była Chorwacja na samej granicy ze Słowenią. Zabieramy mu punkty. On, patrzcie, nawet nie wiedział kraju dokładnego, poszedł w Słowację. Szczerze, to było mega ciężkie. No ale dobra, postarajmy się wygrać. Mamy tutaj Norwegię. I jeżeli chodzi o Norwegię, to zawsze jest problem z określeniem, jaka część Norwegii. Lovely. Ta, no to jest Norwegia. Czy mi się chce zgadywać piękne góry? Tam, w środek Norwegii. No i oczywiście, gdzie Max Północ, typowa Norwegia. No i mamy, moi drodzy, coś, co jest Nową Zelandią. Czy tutaj zobaczę, jakie to miasto Nowej Zelandii? Churchill Street. No nie, no z takim czymś. Pójdę gdzieś o tu, Hamilton Auckland, nie? O, co to było? Nie, to wiecie co, i tak bym takiej miejscowości nie znał. No ale zabieramy kolejne punkty. No a tutaj mamy, chyba z takim widokiem, to jest po prostu Hiszpania. Zobaczmy, czy ten znak nam coś pomoże. Katania, okej, to jednak Włochy. Czekajcie, nie, Katania jest tutaj. Dobra, dajmy po prostu, strzelmy w Katanie, jak mamy taki znak. No i gościu poszedł w Portugalię. To właśnie nie było takie oczywiste. Ja od razu pomyślałem szczerze o Hiszpanii. No i zobaczcie, jak ładnie tutaj zabieramy przeciwnikowi punkty. No ale tutaj zaczyna się mnożnik. Wciąż możemy, moi drodzy, to łatwo przegrać. Tym bardziej, że to jest Kenia. Ten znak mi nie pomoże. A tutaj widać, że to jest raczej taka dziura. W sensie, że raczej znaków nie znajdziemy. No ale w Kenii to co? Dam po prostu w środek Kenii i będę liczył, że będę w miarę blisko, nie? No tutaj wydaje mi się, że nie ma co kombinować z Kenią. Widok jaki jest? No nie wygląda to na Mombasę, tylko bardziej jakiś taki. A tu nawet było przy granicy z Tanzanią. No spoko, był bliżej. No i mamy kolejny kraj, którym jest Peru, moi drodzy. Nie, Peru? Chyba Peru. Mam taką nadzieję, że to Peru. Czekajcie, co tam jest na. Chociaż nie wiem, czy to jest Peru. No, superclass. Marco Polo. Byłem tam pierwszy jak Marco Polo. Kurde, ale czy. Nie, .cl. No właśnie, Chile. Bo tak mi to Peru trochę nie pasowało. Mega górzyste Chile. Więc poszedłbym raczej w północniejszą część tego państwa. Może przeciwnik nawet nie zna kraju. No nie wiem, górzysty taki teren, suchszy. Idę gdzieś w tą część Chile. Może jeszcze bardziej na północ w sumie. O, zobaczcie, przeciwnik poszedł w Argentynę. To nie było bardziej na północ. No ale zabieramy mu kolejne 1000 punktów. W sumie jakbym dał bardziej północ. Ej, on w ogóle dał zły. O nie, Rosja? No nie gadajcie, że. O, ja cię kręcę, widzowie. No to zawaliście, nie? No to w pięknie. Pięknie, czat. To się nacieszył, chłopak. Sprowadzenia. Co my tutaj mamy? No nie, no ja w ogóle cyrylicy nie znam. To co ja tutaj mogę przeczytać?
Nie mam pojęcia. Ojej, ojej, no są. O, ten znak. Chociaż co mi znak powie w cyrylicy? Tomsk, Omsk, tak? Nie, czekajcie, to jest Tomsk? 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 Dobra, strzelam, może gdzieś blisko. Chociaż tu jest Krasnojarsk napisany, więc jesteśmy gdzieś tutaj chyba. No, tu jest Krasnojarsk napisany. No dobrze, byliśmy, no, tak jak powiedziałem, gdzieś na środku pomiędzy Tomskiem a Krasnojarskiem. Wygrywamy w miarę pewnie, bez straty nawet jakiejś niesamowitej liczby punktów. No to znajdźmy sobie przeciwnika na Nomówie i zobaczcie, jak szybko znajdujemy. Mat 9332 Polak. No proszę bardzo. Gramy, moi drodzy, z Polakiem. Wita się z nami. Witamy się my z Matem. O, nie gadajcie, że to jest Katar albo Emiraty Arabskie. No i teraz wielka próba przed Geomexem. Czy się wypierdzieli znowu? Jak nie widać Burcz Halify, to walimy w Katar chyba, bo nie mam tutaj i tak absolutnie żadnego pojęcia. No nie, no pójdziemy w Katar, moi drodzy. No, tak nie wiem, jakaś taka część. Trudno, tu i tak pierwsza runda, więc mega dużo punktów nie stracę. No oczywiście, co to mogło być? Musiały być te Emiraty Arabskie. No ale dobra, przyjmuję na klatę te 600 punktów. Spodziewałem się tego, moi drodzy, że się tutaj pomylę, także spoko. Co my tutaj za to mamy? To są... Dlaczego ja tu pomyślałem o Sri Lance? Dlaczego mój mózg podpowiada mi Sri Lankę? Nie, no to muszą być Indie. Nie wiem, nie znam się aż tak. Kurczę, on strzela. Ale i tak pójdę w południowe Indie. No, takie gdzieś tu. Jakby to była Sri Lanka na wszelki Co to jest za część Indii? Pierwszy raz w ogóle widzę w GeoGuessrze, że tam było. Nie no, masakra. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że to ta część Indii. Nigdy, moi drodzy. Dlatego była taka dziwna, ale że Sri Lankę, na Sri Lankę mi wyglądała. No dobra, mamy znowu Kenię. I w tym przypadku, jeśli chodzi o Kenię, no nie wygląda to jak tereny Mombasy, więc pewnie gdzieś tutaj po prostu. No, a tutaj mamy do czynienia z Kolumbią. Mamy Krzyż Kolumbijski. No i więcej i tak tutaj nie zgadnę po tym obrazie, więc strzelam. Może przeciwnik się pomyli. Przeciwnik się nie pomylił, to jest jeszcze bardziej północna Kolumbia. No ale zabieramy mu kolejny damage, 300 punktów. No i mamy... Argentynę? Nie, to jest Wow, to jest Afryka. Czyli to jest RPA. O, no to w pierwszej chwili w ogóle nie pomyślałem o RPA. New York? Widzowie, to co? Nowy Jork strzelamy? No to chyba nie jest bait, prawda? No co wy? Chłopak by nie ubrał koszulki w Afryce z napisem New York. Na pewno nie. Nie wiem, dlaczego mam vibe, że to jest bliżej Kapsztad, czyli Cape Town. Dobra, najwyżej dużo stracę. No, to jest Bloemfontein, okej. Nie wiem, dlaczego tak pomyślałem. No, przeciwnik zabiera dużo punktów. Trzeba się wziąć w garść. No i mamy, moi drodzy, Stany Zjednoczone. No tutaj ktoś zyska i ktoś straci dużo punktów. Postaram się coś znaleźć, bo vibe jest... Mohave Surgical. Tu mi nic nie podpowie. Detroit, TFTF, na pewno to jest Detroit. A tu gościu zobaczył znak Detroit i strzelił w to. No nie, no vibe jest jakiś taki... Taki gdzieś. Ameryki. Tak mi się wydaje. Wow! Brawo dla... Nie wiem, skąd on to wiedział. Może kiedyś już wcześniej miał, ale brawo. No właśnie vibe był takiej Ameryki. Nie wiem, czy tam Afryki nie powiedziałem przez przypadek. Patrzcie, żyjemy jeszcze na farcie. Tyle dobrego. Mamy tutaj za to... Italię. Ale że on to wiedział, musiało tam być coś napisane, co po prostu znał. Także... Gratulacje, a my tutaj co? Gdzie w Italii strzelić? Jaki tu jest vibe? To nie jest bardziej północny, taki środkowy. Może środkowo-północny? On strzelał, no ja mam 48 HP. Zrobić najlepszy comeback w życiu to byłoby coś. Pójdę w ten teren. Ohohoho! Moi drodzy! Jeszcze Meksa nie skreślajcie. Właśnie tak czułem, że to nie jest środkowy. Wiedziałem, że on za to pójdzie w środek. No i mamy Japonię, moi drodzy. A Japonia to jest typowy random. Chociaż 364-367. Ojej, ale on już strzela. No to się spodziewałem. 364-367-325. No nie ma bata, że znajdę. Dawaj gdzieś północ bardziej.
Nie, to było południe. Dobra, wygrał. Gratulacje dla niego. No niestety, chyty, ale nie wydaje mi się, że tutaj miałem wciśnięty, więc tak ledwo co. W sensie mogłem nie zmieniać, o to mi chodzi. Gratulacje, wygrał, był w tym pojedynku lepszy, ale szczególnie tutaj w Stanach dał, dobrze strzelił. No to czas na najśmieszniejszy tryb, czyli NPZ-y, tam gdzie wszystko jest losowe i gramy z Rosjaninem. No to proszę, moi drodzy, to będzie na pewno ciekawy pojedynek. Fajnie byłoby go oczywiście wygrać, no ale tutaj nie ma obracania, nie ma niczego. To może być wszystko. Hiszpania? Nie wiem dlaczego, pomyślałem o Grecji tutaj. Chyba strzelę w Grecji, bo wątpię, że mi tutaj coś lepszego przyjdzie do głowy. Tak mi się zdaje przynajmniej. W ogóle widzowie, czytałem to, co zamieściliście pod ostatnim moim materiałem, gdzie sobie pokrywaliśmy miasta Europy i byłem w szoku. Tam chyba najbardziej popularny komentarz był pokroju, że dziwne przycinki na materiale. To jest, widzowie, dla mnie niesamowite, że ktoś mógłby w ogóle pomyśleć, że oszukuję na materiale, w którym się uczę wraz z wami. Słuchajcie, pamiętajcie, że wszystkie przycinki na materiałach są z tego względu, żeby był większy watch time, bo jak na przykład siedzę 20 sekund i nic nie mówię, no to skipujecie taki materiał i to jest w miarę zrozumiałe, a to była Rumunia, a przeciwnik poszedł w Turcję, także zabieramy mu pierwsze punkty. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli w quizach są jakieś cięcia, to nie dlatego, że Max leci i sprawdza w Google'ach wszystko, tylko żeby nie było nudno. To taka mała prośba. Co to... Czy to jest Polska? Dlaczego pomyślałem o Polsce? Nie wiem. Nie, to nie jest Ukraina. Ukraina, druga myśl. Znowu spojrzałem w prawą stronę. Może mam tutaj napisane, co to za lokacja. Nie, tak szczerze mówiąc, mam tutaj po prostu komputerek, w którym widzę swój podgląd. Co to jest? To może być Polska, widzowie. To może być Rosja, ale ja czuję najbardziej Ukrainę. Aha, to były Czechy. Też mogły być, a przeciwnik poszedł w Łotwę. No dobra. No a tutaj? Ojej. No pójdę w Europę. Nie, miałem pierwszą myśl Japonia, Tajwan, ale to nie jest ani nic z tych rzeczy. Ej, tu jest jakieś zwierzę? Czy mi się wydaje? A tu jest jakiś zwierzak, jakiś pies, kot? Patrzcie, jak wychwyciłem. Najgorzej, jak to będzie ta Japonia, bo pomyślałem o tym. Pójdę coś takiego. No niestety, ten odcinek, gdzie GeoMax pomylił kontynent, nie pasowało mi tam mnóstwo rzeczy, ale brawa dla przeciwnika, że to zgadł. Było to do zgadnięcia, a my tutaj mamy... To jest Kenia, prawda? Bankhand? To chyba Kenia. Ty, czy Ruanda? Tylko, że nie mam dużo HP, ale mogę sobie na taki gest pozwolić. To może być Kenia. Ale wiem, że Ruanda dostała jakieś dziwne update'y teraz. Już nie jest tylko Kigali. Bardziej Kenia, moi drodzy, by tutaj pasowała. Ale pójdę w Ruandę, bo czemu nie? No nie, no to była po prostu Kenia. Nie wiem, dlaczego pomyślałem o Ruandzie, ale tak jakoś mi coś nie grało. No dobra, widzowie, zaczyna się mnożnik i śmiejcie się lub nie, wciąż mam szansę wygrać w tym trybie. Także nie ma tutaj... O mój Boże, co to jest? Najmniejsza część mojego umysłu nie wie, co to jest. Stany? Hiszpania? Nie wiem, dlaczego pomyślałem o Hiszpanii. Nie, nie mam pojęcia, co to jest. To jest niestety za trudne, jak na moje umiejętności. Chociaż może bardziej Stany, im dłużej myślę. Wow, to była Afryka. Po 65 punktów, ale nie wiem, czemu ja i tak dostałem, pomimo tego, że oboje nie wiedzieliśmy. O, moi drodzy, to jest chyba Kirgistan. Tak, to jest na pewno Kirgistan. Gdzieś pięknie, górzyście. Strzelam od razu, może ja wy w represję. Jeżeli to jest Kirgistan. No i zobaczcie, moi drodzy, jak niewiele trzeba w tym trybie. Zobaczcie to, gościu dominował cały czas i pyk, jeden gest. GG dla przeciwnika, ale to jest niesamowite, jeżeli chodzi o ten tryb. Jeden gest i gościa nie ma. No to bez gadania, lecimy z drugą rundą, tutaj znowu zaczynamy sobie od dueli z ruszaniem się. Ostatnio je wygrałem, więc zobaczmy, czy podtrzymamy presję. Presję to, jak to Mateusz Borek mówi, mają pielęgniarki. Tak? Jakoś tak mówił. No pamiętam, że to był jakiś farmazon, za którego go jechali na Twitterze. No i gramy, moi drodzy, z Francuzem, który ma również wyższy level, bo ma inną obudowę, więc spoko. Fajnie sobie będzie pograć z kimś takim, a my jesteśmy w Botswanie i w jakim mieście? To jest teraz zagadka. Ja nawet nie wiem, czy w ogóle, jeżeli chodzi o Botswanę, to jest sens robić coś innego niż po prostu oddać strzał. Nie wiem, ja chyba nigdy nie widziałem nawet za bardzo jakiejś rzeczy, która by pomogła w tej Botswanie. No może teraz. Kang Mabutsane? O, tutaj może coś być w końcu. Cabong.
Czy ja słyszałem od samego, to jest A20? O, jest A20. Tak? I to jest tutaj i... Czekajcie, Cabong. To tutaj. O, jest Trzabong. Dobra, zresztą jesteśmy gdzieś blisko. A nie, nie jesteśmy blisko. I przeciwnik znalazł tu cudometra. Brawo! O! No to jestem zaskoczony. Brawo, brawo dla przeciwnika. Kurczę, naprawdę fajnie mastery grają. To już nie jest to, co kiedyś, że tam jakoś ledwo co. To są albo Włochy, albo Albania, Bajze. No to mamy gdzieś w Albanii. Chciałem zobaczyć, jak przeciwnik sobie poradzi z presją, no i średnio sobie poradził, bo zobaczcie, szybko strzeliłem i gościu dał w zły kraj. To było jeszcze bardziej na północy, więc chyba najlepszym tutaj sposobem na takiego gościa jest po prostu nie dawać mu czasu. To jest chyba Słowacja albo Czechy, jeżeli widziałem dobrze te numery. Kropka 3. Richard Jaburek. Trest. Czy ja znam miasto w Czechach Trest? Trest. Czy ja słyszałem o takim mieście? Nie, nie słyszałem o Treście. Triestre to było takie miasto we Włoszech. A Trest? Może być jakaś totalna dziura gdzieś tam w Czechach. O, jest Trest! Dobra, chyba znalazłem idealnie. No to my teraz się odwdzięczyliśmy przeciwnikowi. On w pierwszej rundzie miał 5K, teraz ja praktycznie miałem 5K, także spoko. Ale zadziwiająco szczerze bardzo dobry ges oddał, jeżeli chodzi o Czechy, więc był bardzo blisko. Tutaj 100 punktów nieznaczące. A tutaj chyba będzie Ekwador? Tak mi logika podpowiada. Tutaj mieliśmy jakiś znak? Czy mi się zdaje? Ej, był tu... Aha, tutaj jest. Chcę zobaczyć, czy jest coś... napisane wartościowego. Tak, to jest ekwadorski znak. Ja nie wiem, w środek gdzieś. A tu jest w ogóle Ekwador napisane. Dopiero zobaczyłem, bo wiem, że oto często występuje w Ekwadorze. Nie wiem, co to jest, nawet jest jakiś chyba ich symbol. No ale dobra, to jeszcze Ekwador jest napisane, a gościu się zastanawia. O, żółte blachy, może gościu o Kolumbii pomyślał. Nie, oddał w ogóle bardzo dobry strzał w Ekwadorze. No i mamy Wyspy Owcze, to jest bardzo rzadki widok, jeżeli chodzi o GeoGuessera, no ale bardzo prosty. Wiadomo, nikt nie będzie tracił czasu na szukanie na Wyspach Owcze, a to jeszcze była ta południowa. No w sumie ktoś by zyskał jakieś punkty, gdyby tam poszedł. No a my mamy... co to jest? Gabrowicza. Osunia, Cerowicza, czy to jest Słowenia po prostu? Taki słoweński vibe ma strasznie. Dobra, ja czuję Słowenię, idę w Słowenię. A to była Chorwacja na granicy ze Słowenią. Mogła być Chorwacja właśnie, był taki vibe słoweńsko-chorwacki. Ja akurat postawiłem na Słowenię, ale byłem bliżej, pomimo że byłem w złym kraju. No, to jest niestety urok tej gry czasami. I mamy Filipiny. Nie, to nie są Filipiny chyba. To jest coś gorszego, moi drodzy. Indonezja. Prowincja Sultra. Sulawesi? Sulawesi. Sultra. Czekajcie, Sulawesi to jest... Gdzie jest Sulawesi? Jezus Maria. Dlaczego ja od razu tu pomyślałem, że to jest Sulawesi? To jest Sulawesi? Celebes. Sulawesi? Czy to w ogóle nie znaczy coś innego? Sulawesi. Znowu się pojawia Sulawesi. No przeciwnik strzela. No nie wiem. Widziałem Sulawesi. Kojarzy mi się... O, jest Sulawesi napisane. I co tam było? No właśnie pamiętam, że to jest Sulawesi. A, 4 sekundy. Coś tam, nie wiem, spróbujmy. To było Sulawesi, dobra, tylko tutaj. Okej, no ale zabieramy mu sporo. O, wygrywamy, więc zobaczcie. No nie no, co to za odcinek? Wygrałem w duelach ruszając się na Rosji i na Indonezji. Przecież to się nigdy nie zdarza. Ze wszystkich dueli nie wygrałem, tylko No Move'a. Także zobaczmy sobie, czy uda mi się pana Turka pokonać. Dobrze by było, moi drodzy, bo to jest jedyny tryb, w którym nie wygrałem, tak jak mówię. A fajnie byłoby wygrać w każdym. A mamy Kirgistan. No i dobra, zobaczmy jak dobry jest przeciwnik. Czy on to on od razu wie, że to jest Kirgistan? Przeciwnik wie od razu, że to jest Kirgistan, więc nie trafiliśmy na Leszcza i zobaczcie, to jest Kirgistan przy granicy z Kazachstanem. No i pięknie to już było, jak to mówią. Co to mamy? Perea Aranda. Okej, to jest język hiszpański. Komisaria? To jest komisariat policji?
No to czy powiedz, że jesteś z Meksyku, nie mówiąc, że jesteś z Meksyku, ten obrazek. Aczkolwiek, czy to jest Meksyk? Chyba tak. Słońce jest na północnej hemisferze. Dobra, nie wymyślę nic lepszego. I to był Meksyk. Rzeczywiście przeciwnik poszedł w miarę dobrze. Zobaczcie, jakiego wąsa ma. To jest, wygląda tak samo, jakby był z Meksyku. W ogóle ciągle jest bliżej ode mnie. To mi się nie podoba. No a tutaj mamy Europę. Europę ciężką, moi drodzy. Nic tutaj nie ma, co by mogło nam jednoznacznie powiedzieć, gdzie jesteśmy. O Rumunii myślę, o Bułgarii i myślę o Węgrzech. To jest moje top 3 obecnie. A z racji tego, że Rumunia, Bułgaria jest obok siebie, to mój strzał pójdzie gdzieś tutaj w Rumunii, gdzieś tu. Jak to będą Węgry? No dobra, nie stracę jakoś mega dużo. To były Węgry, spoko. On też był w złym kraju, ale był zdecydowanie bliżej. I znowu nam zabiera punkty. No i mamy, moi drodzy, Irlandię o Wielką Brytanię, bo jest ruch lewostronny. Ale to jest Wielka Brytania raczej niż Irlandia. Chociaż, kurde, pewności tutaj nie mam żadnej, absolutnie. Ale no nie będę tu myślał, pójdę gdzieś w taki region Wielkiej Brytanii. No i zobaczcie, jednak mój szósty zmysł tutaj lepiej podpowiedział. To była Wielka Brytania, a nie Irlandia. Gość poszedł w Irlandię, jak najbardziej rozumiem. No i mamy, moi drodzy, znowu te nieszczęsne Indie. Jejciu, jaki to jest... To jest bardzo niemiły kraj i mamy mnożnik razy pół. Wyobraźcie sobie, że znowu to jest gdzieś tutaj w tych Indiach. No nie ma opcji zgadnąć tego w ogóle. Jak są śmiesznie podzielone te Indie. Masakra, daj ta spokój. No ja będę musiał gdzieś wypośrodkować strzał, bo... No nigdy w życiu. Tutaj nawet nie ma takiej możliwości, żeby mi tu coś powiedziało. No przeciwnik również stwierdził, że tutaj nie ma co świrować. Poszedł w środek, byłem bliżej troszeczkę. A my tutaj mamy, moi drodzy, Ekwador. Zobaczmy, jak przeciwnik sobie poradzi z Ekwadorem. Poradził sobie tak samo jak ja. Zaszli. Znowu gość daje dosłownie w ten sam region co ja. Masakra, ale dobra, z nim nie ma co iść na szybkość, bo widać, że gościu jest okej. Ogarnięty, jeżeli chodzi właśnie o szybkie zgadywanie państw. Nie każdy ma taką umiejętność. Korona Ekstra, okej, mamy Meksyk. Korona Ekstra to właśnie popularne piwo w tym państwie. Ale jakiś taki dziwny ten Meksyk. Kurde, to trochę jak wygląda, zjąć ten cały brand, trochę wygląda jak ruskie gdzieś na końcu świata. Bardziej może, nie wiem, gdzieś tu bliżej Oaxaki. Dobra, strzelmy. No nie, to nie było aż tak daleko od stolicy kraju. Gościu był bliżej. Jest naprawdę dobrym oponentem. Ciężko będzie tutaj ugrać pierwsze zwycięstwo na No Move, bo często na nim przegrywam. South Canal Bank. Ojej. Maximum. Kanada. Kurde, wiem, że te znaki są zależne od regionu Kanady. Mogłem się tego nauczyć. Wiem, że... Czekajcie, Quebec ma inny znak, bo maksimum byłoby i tutaj 50 km na godzinę byłoby chyba napisane. Więc to nie jest cały Quebec, to może być... Ale to może być Ontario po prostu. Najgorzej jak to jest ta Kolumbia brytyjska, która może być. To jest mnożnik razy 3. Nie wiem, coś takiego. No nie, miałem w dobrym miejscu, to było blisko Toronto. Nie przegrywam jeszcze, ale kurczę, miałem w idealnym miejscu. No czasem nie ma po co zmieniać. No i mamy... O, GG? Żadnego widzowie nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Nie wiem czat, nie wiem widzowie. Jezu, czuję się jakbym był na streamie, a nie streamuję już tak długo. Nie wiem, pomyślałem od razu o Chile, ale czy w Chile jest takie auto z anteną? Chyba nie. To Meksyk po prostu? Kolumbia? No nie wiem, pomyślałem o tym Chile, ale to nie jest Chile. Dobra, nie zgadnę i tak nic lepszego. To była Grecja, także brawa dla przeciwnika, ładnie to zgadł. No i znowu przegrywam No Move'a, widzicie widzowie, nie jest to mój ulubiony tryb. No i widzowie, for fun, NPZ-cik jeszcze sobie pykniemy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie o tej godzinie 16, także myślę, że obecnie naprawdę nie możecie narzekać na brak kontentu, odcinki są mocno zróżnicowane, ale znaleźliśmy przeciwnika, który być może po tej walce będzie czempionem, także spróbujmy pokrzyżować mu te plany, bo ja nie jestem aż tak miły, jakby się mogło wydawać. Nie widzę tutaj nic, moi drodzy. Znaczy, jest to język hiszpański, ale jaki? Meksyk, Kolumbia, Ekwador. Kolumbia jednak, blisko Kartageny i Barranquilla. Ale dobra, no, byliśmy bliżej, więc 1300 punktów mu zabieramy. Nie wiem, czy jest w ogóle kamera czwartej generacji w tym państwie. Także chyba poszedłem troszeczkę zbyt odważnie. To jest Japonia i roślinność...
Jest trochę taka jak na wyspie Hokkaido. Idę w to. Okej, to totalnie. To była po prostu środkowa Japonia. Nie wiem, dlaczego taka roślinność wyglądała, kurczę, jak te na wyspie Hokkaido. Jeżeli ktoś gra dłużej w Geoxera, ten wie, o czym mówię teraz. A my tutaj mamy jakieś dziwne... Czy to jest Estonia? Chyba kraj bałtycki. Nie wiem, nie pamiętam bolardów. Idę w Estonię. Nie, to była Łotwa po prostu. Blisko Lipawy, także przeciwnik o ciupinkę bliżej, ale zabiera nieznacznie punktów. Tutaj wszystko się wyjaśni na multiplayerze. Muszę zapłacić za niego 1 000 000 albańskich lirów, jak kiedyś Popek śpiewał, ale to jest Senegal. Tak mi się wydaje, więc ja nie dam nawet przeciwnikowi czasu na zastanowienie się. Może źle pójdzie. Nie poszedł źle i co najlepsze to jest... Oj, przy samiutkiej granicy z Mauretanią, także zabieramy mu nieznacznie punktów. To wcale nie jest czasem takie proste afrykańskie państwa na NMPZ-cie, więc warto czasami szybciej strzelić, moi drodzy. Mamy tutaj do czynienia z Azją, znaczy ja w Azję pójdę, ale jaką? Już jest mnożnik. Mamy palmę rosnącą. Południe Tajlandii? Wątpię, że coś lepszego mi przyjdzie do głowy niż południe Tajlandii, ale nie wiem, czy te słupy są tajskie. Może to będzie Indonezja? Jest dużo możliwości. O, to była Tajlandia. Gościu poszedł w Indonezję, tylko nie była północna, moi drodzy, ale zabieramy mu kupę punktów. Gdybym poszedł w Bangkok, bym wygrał. Akurat teraz mnie, moi drodzy, wzięło na południe Tajlandii, jak nigdy tam nie... Strzelam? Co to jest? Dlaczego tu jest kamera drugiej generacji? Prawostronny ruch? To jest Szwecja? A tak nie wygląda Szwecja. To jest coś innego. To jest jakaś dziwna Francja. Czy nie? To nie jest Szwecja, prawda? No muszę pójść. No wiedziałem, kurde! Wygrał. A, jeszcze nie. Ale czego? Sobie nie zaufałem. Poszedłem tylko przez te krótkie dashboardy w Szwecję. Ale nie wyglądało to kompletnie jak Szwecja. Moja druga myśl była właśnie... Nie wiem, widzowie. Trzeba było walić w Tajlandię, w Bangkok i bym wygrał. Czy ja tu kontynent pomylę? Australia? Afryka? Stany Zjednoczone? Tu jest po angielsku napisane, no ale to nic mi nie pomoże więcej. Pierwsza myśl była Australia, ale im dłużej myślę Afryka. Dobra, to tylko gra. No, ale przynajmniej nie skłamałem, że pomylę kontynent. Jednak Australia, także gratulacje dla przeciwnika. Wygrał w tym momencie i awansował? Także może się przyczyniłem chociaż. Nie, nie awansował jeszcze.